Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych. Pokora i dobre buty. Tak przygotowywał się do tej wyprawy Marek Chorąży. Dobre buty, bo ma do pokonania prawie 4000 kilometrów. A pokora, bo swoją wyprawą będzie popularyzować w Polsce wiedzę na temat stwardnienia rozsianego. Tak stwierdziłem, że skoro dane mi jest przez Boga umiejętność, dana mi jest umiejętność robienia zamieszania, to trzeba zrobić zamieszanie wokół stwardnienia rozsianego, bo tutaj się niewiele dzieje u nas w kraju. Razem ze swoim kompanem Konradem Strycharskim przez pół roku chcą obejść Polskę wzdłuż jej granic. Na pewno będą organizowane jakieś konferencje prasowe pod drodze, spotkania z ludźmi, prawdopodobnie koncerty, no i będziemy się starali właśnie na tychżeż imprezach w jakiś sposób uczestniczyć i ściągnąć uwagę ludzi. Uwagę na chorobę, bo choć o stwardnieniu rozsianym każdy słyszał, to mało kto wie, na czym ta choroba polega. Elżbieta Jarco choruje od 9 lat. Każdego wieczoru zasypia i nie wie, co spotka ją następnego dnia. Czy będzie umiała wstać, normalnie mówić lub połykać. Przez pierwsze 2 lata to były lekkie odrętwienia palców, lekkie odrętwienia jednej nóżki, drugiej i tak naprawdę od neurologa do neurologa wizyta i różne diagnozy, ale nigdy na 100%. I to były 2 lata w zawieszeniu, że tak powiem. Z jednej strony dawało to dużo nadziei i siły, bo że może to nie być nic strasznego, a z drugiej strony to jest ciągła niepewność. Niepewność, bo im później rozpoczyna się leczenie, tym trudniej choroby powstrzymać. Przed chorym długa rehabilitacja i leczenie farmakologiczne. I jedno, i drugie to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych miesięcznie. Tymczasem chorzy to zazwyczaj osoby utrzymujące się tylko z renty. Z jednej strony pracodawcy nie chcą ich zatrudnić, z drugiej sami boją się wyjść do ludzi. Pracodawcy się boją. Boją się, że się nie wywiążemy. Boją się w ogóle całej, że tak powiem, wiedzy na temat SM-u, co się z tym wiąże i tak dalej. Myślę, że to chyba nawet lęk przed niewiedzą jest większy niż wiedza. Raczej ludzie się hermetyzują, zamykają się w sobie. Wielu ludzi jest w domach, w ogóle nie wchodzi na ulicę. Wielu ludzi, którzy mogli być naszymi członkami, nie są, dlatego że wstydzą się tej choroby. Ta choroba jest wstydliwą chorobą. Odważnych, takich jak pani Elżbieta, jest niewielu, bo każdego dnia muszą zmagać się z brakiem tolerancji. Dziwne spojrzenia, różne, że tak powiem, podejście do pacjenta, który chwieje się chodnikiem, niekoniecznie jest pijany. On może być chory, po prostu może być chory na stwardnienie rozsiane, gdzie niekoniecznie musi być niedowład kończyn, ale zaburzenia równowagi. Żeby nie byli nachalni w tej pomocy. Ja po upadkach na przykład nie chcę, żeby ktoś do mnie podchodził zaraz, żeby mnie podnosił, tylko chcę sobie sam wstać. Współczesna medycyna pracuje nad lekiem, który powstrzyma skutki stwardnienia. Na razie chorzy zażywają interferon, hamujące objawy choroby. Miesięcznie jego koszt to 3000 zł. Tymczasem polski NFZ finansuje wybranym osobom leczenie tylko przez 3 lata. Dlatego wszelkimi sposobami trzeba walczyć o więcej. Stąd wyprawa dookoła Polski. Schudłem mniej więcej tyle, ile plecak waży, około 6 kg. Marek i Konrad nie sami chcą mówić o stwardnieniu. Każdy może się do nich przyłączyć i towarzyszyć im w części trasy. Może informować o przedsięwzięciu. Może też wpłacić pieniądze na konto. Polska jest pięknym krajem, pełnym dobrych ludzi, życzliwych. Na to liczę, bo wiem, że są tylko 100 zł. Nie boję się. Mam namiot, mam plecak, będę miał gdzie spać. Już przygotowałem się, jem tylko 2 razy dziennie, piję tylko wodę. W Polsce szacuje się, że żyje 40 tysięcy chorych na stwardnienie rozsiane. W większości są to kobiety. Diagnoza wystawiana jest u ludzi młodych między 20 a 40 rokiem życia. Co drugi chory porusza się na wózku inwalidzkim. Hanna Blokesz-Bacza, portal OX.pl.